Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja jestem już w Polsce, więc czas na to, co najważniejsze, czyli rozpakowywanie paczek i pokazywanie Wam fajnych gadżetów. Ten filmik powstał przy współpracy ze sklepem internetowym VIP Cross Stitch, więc to właśnie z tego sklepu produkty będę Wam dzisiaj pokazywała. Na samym początku chciałabym wspomnieć, że w sklepie VIP Cross Stitch, oprócz tego, że znajdziecie różnego rodzaju zestawy do haftu, różnego rodzaju gadżety do haftu krzyżykowego, to znajdziecie również kilka nowości. Możecie tam spotkać rzeczy do szydełkowania, różnego rodzaju szydełka, włóczki, najróżniejsze zestawy do robienia własnoręcznie dywanów. Znajdziecie tam również mnóstwo rzeczy do haftu koralikowego, także bardzo serdecznie Was zachęcam do odwiedzenia tego sklepu. Macie również w opisie ode mnie kod rabatowy do tego sklepu, także możecie sobie spokojnie korzystać. Tyle by było tytułem wstępu. Teraz zapraszam Was do odpakowywania tego, co ja wybrałam dla siebie. Na dworze zastał mnie deszcz, więc musiałam się teleportować do domu. W poprzednim ujęciu słyszeliście, jak Nadia krzyczy skacząc na trampolinie. Teraz będziecie zapewne słyszeć, jak się bawi zabawkami. No cóż, to jest akurat nieuniknione. Zacznijmy może od pokazania zestawów, bo myślę, że to jest najfajniejsze. Wybrałam dla siebie trzy zestawy i tutaj Wam pokażę ich wizualizację. Wybrałam je głównie z myślą właśnie o Nadii, żeby zrobić coś takiego na przyszłość do jej pokoju, żeby to było takie niby dziecinne, ale takie nie bardzo, żeby to było takie dziewczęce i urocze, ale jednocześnie coś, co nie będzie bardzo kiczowate. No i znalazłam piękną serię obrazków, tam jest ich sporo, nie pamiętam dokładnie ile, ale ja wybrałam dla siebie trzy i już Wam tutaj wszystko pokazuję. Teraz takie małe wtrącenie ode mnie z przyszłości. Chciałabym Wam powiedzieć, żebyście uważali, jeżeli zamawiacie kanwy z nadrukiem 16, 18 i 9 CT, z uwagi na to, że tam często są używane inne farby do robienia tych nadruków i często zdarza się tak, że te kanwy mogą się nie sprać w wodzie. Więc zwracajcie na to uwagę. Te zestawy, które ja Wam teraz pokażę, one się w wodzie nie spierają. Nie spierzecie tego nadruku. Jeżeli wyszyjecie na nich, to ten nadruk już taki zostanie. W sklepie VIP Cross Stitch te zestawy są oznaczone specjalnie i po kliknięciu w zestaw właśnie 18, 9 i 16 CT, tam w tych ogłoszeniach, w tych no, po kliknięciu w obrazek, tam Wam wyskakuje informacja, czy dane płótno nadrukowane można zmyć, czy nie można zmyć, więc zwracajcie na to uwagę, żeby później nie było niespodzianek. Wyjęłam wszystko z folii tak, aby Wam nie szeleścić. No i zaczynamy pokazywanie. Na pierwszy rzut idzie tutaj taki woreczek strunowy, w którym mamy taki ala naparstek, który możemy nałożyć na palec. Mamy tutaj w pomponiku 5 igiełek i nawlekacz do nitek. I tutaj oczywiście karteczka z instrukcją obsługi, jakby ktoś potrzebował. Mamy tutaj informacje co do kanwy 11 CT i kanwy 14 CT. Natomiast ja mam przy sobie kanwę 18 CT. I tutaj już na starcie brakuje mi informacji, iloma nitkami musimy wyszywać na tej 18. Myślę, że producent tego zestawu nie do końca pomyślał, że trzeba by tą instrukcję zmienić, ale myślę, że już niedługo to zrobią. Także mamy instrukcję tutaj oczywiście jak prać, jak prasować, jak rozdzielać nitki, jak wyszywać. Wszystko macie tutaj po angielsku co prawda, ale są instrukcje również obrazkowe, także myślę, że ok. No i tutaj kanwa z nadrukiem. Tak jak powiedziałam, jest to kanwa 18 CT i tutaj mamy jej rozmiar 25 na 25 cm. Obrazeczek jest malutki, jak widzicie, bardzo taki poręczny przerywniczek, ale z racji, że jest to 18, to tych krzyżyków tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Kolorów w zestawie mamy aż 30, więc myślę, że będzie to wyglądało całkiem fajnie. No i ten obrazek właśnie przedstawia tutaj jedną malutką sowę z serduszkiem. One są dla mnie przeurocze, naprawdę. I tutaj mamy również
wzór papierowy, taki bardziej kolorowy. No i tutaj też również informacje, że jest to kanwa 18 cm, no i rozmiar obrazu. Tutaj mamy również niteczki. Białego mamy bardzo dużo, bo aż dwa tutaj takie dodatkowe moteczki. I wszystko jest zawinięte na organizer. Zobaczcie. Przepiękne są te kolory, właśnie takie różowe, typowo dziewczęce. No super to wygląda. Proszę bardzo. Tak wygląda organizer. Tutaj również brakuje mi informacji co do tego, iloma nitkami wyszywać. Ja bym sobie tutaj wyszyła chyba dwoma. Chyba dwoma, bo myślę, że jedną to by było za rzadko. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że chyba dwie. Dajcie znać, jak Wy byście to wyszyli, bo jestem bardzo ciekawa. Myślę, że taka informacja powinna być zawarta w tych zestawach. No a oczywiście nie zawsze jest i wiadomo, że gdybyśmy mieli swój zestaw, sami go skomponowali i sami dokupowali nitki, no to możemy sobie robić tak, jak nam pasuje, tak jak nam się podoba, ale mając gotowy zestaw, musimy zwracać uwagę na to, że tych nitek jest liczba ograniczona. Wiadomo, że jest ich zawsze więcej, no ale trzeba się trzymać jakichś takich wyznaczonych norm, dlatego nie mam pojęcia. Iloma nitkami? Wydaje mi się, że dwie, ale nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd. Także jeżeli ktoś z Was już wyszywał na 18, to koniecznie dajcie znać, a ja otwieram następny zestaw. Teraz czas na zestaw numer 2. Nie będę Wam wszystkiego opowiadała tak dokładnie, bo w zasadzie one są bardzo do siebie podobne. Także zaczynamy. Tutaj mamy żółty woreczek z żółtym pomponem i w zasadzie tutaj jest to samo, tylko inny kolor woreczka i pomponu. Nadal mamy tutaj instrukcję obsługi w zestawie. Z drugiej strony nic nie ma. Mamy tutaj kanwę z nadrukiem, ale z tego co zauważyłam, to wydaje mi się, że ten nadruk jest delikatnie gorszej jakości niż ten poprzedni. Poczekajcie, zaraz sobie porównamy. Przyniosłam tutaj tą drugą kanwę. W zasadzie to jest identycznie, ale mam wrażenie, że kolory na tym obrazku są takie bardziej intensywne, a na tym są takie bardziej stłumione, przez co może być troszeczkę trudniej. Ale czy aż tak bardzo? Myślę, że nie. Na pewno jest to kanwa troszkę trudniejsza niż na przykład 14 czy 11, bo trzeba się tutaj bardzo dobrze wpatrywać. Te znaczki są maciupeńkie. No i naprawdę w niektórych miejscach można dostać oczopląsu przez to, że te znaczki są takie maleńkie. Zobaczcie sobie tutaj dokładnie, jak to wygląda. Ja tutaj trzęsie mi się ręka, za co bardzo przepraszam. Ale ja już tak mam. Tak to wygląda z bliska. Tutaj również mamy wzór na kartce i zobaczcie, jaka ta sowa jest przeurocza. No to jest po prostu dla mnie rewelacja. Nie wiem, czemu mi się ręka trzęsie cały czas, ale naprawdę ta sowa jest przeurocza z tymi kwiatuszkami. Ta mi się podoba trochę bardziej niż tamta. Nie pamiętam już, jaka była następna. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale powiem Wam, która jest moja ulubiona na końcu. Tutaj również mamy tak samo jak wcześniej białe mulinki i tutaj mamy bardziej takie żywe, różowe kolory, co możecie sobie tutaj zobaczyć. Naprawdę jestem mega podekscytowana tymi zestawami. Teraz zestaw numer 3. Tutaj w woreczku mamy dokładnie to samo, co w pozostałych zestawach. Tutaj również mamy instrukcję obsługi i tutaj również mamy obrazeczek. I zobaczcie, że ten obrazek już jest dużo lepszej jakości niż ten poprzedni. I tutaj już dużo łatwiej się będzie wyszywało. Teraz Wam pokażę tak z bliska. O, zobaczcie. Ten już jest mega wyraźny i tutaj już naprawdę elegancko. Po prostu tam coś tak delikatnie nie zagrało. Ale tutaj już jest elegancko. Tutaj również mamy 30 kolorów.
moja jakość wariuje. I tutaj mamy dwie sowy w kwiatkach. I one też są takie urocze. No to jest po prostu coś niesamowitego. I chyba te są moje ulubione. Na drugim miejscu jest właśnie zestaw numer 2. I na trzecim miejscu jest zestaw numer 1. Koniecznie powiedzcie mi, który zestaw podoba Wam się najbardziej. Zawsze Was o to pytam w tych filmach. Mi się ten zdecydowanie najbardziej podoba. I wydaje mi się, że od tego zacznę, bo nie mówiłam, ale chciałabym zacząć. Pokazywałam Wam raz już kanwę 18CT. Wiem, że kilka osób już z mojego polecenia tą kanwę kupiło. Chwaliliście mi się na Instagramie, że macie. Bardzo często dostaję od Was również zdjęcia Waszych zakupów, za co naprawdę bardzo Wam dziękuję. Mówiliście mi również, że ciężko się wyszywa na 18, bo właśnie dostaje się oczopląsu. Ciężko zobaczyć te znaczki. Ale ja jestem sama ciekawa, chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda w praktyce. Dlatego myślę, że taki jeden obrazeczek mały sobie zacznę. No i tutaj również mamy mulinki, mamy dwa białe takie moteczki. I tutaj te mulinki są już takie bardziej stonowane, przygaszone, takie bardziej pastelowe. No i mamy tutaj również jakieś zielenie, także jest to troszeczkę przełamane. Przełamany jest ten róż. Mówiłam Wam już, że te kanwy się podobno nie spierają. No i nie byłabym sobą, gdybym tego nie sprawdziła, więc przygotowałam sobie tutaj chusteczki. Przygotowałam sobie wodę i będziemy robić eksperymencik. Wymyśliłam sobie tak, że po prostu złożę tą chusteczkę, przyłożę tutaj i poleję wodą. Gdyby się okazało, że ten nadruk się zmyje, no to nie będę psuła kanwy, a jeżeli się okaże, że się nie zmyje, no to się po prostu nie zmyje. Przyłożyłam tutaj mokre chusteczki, one są naprawdę bardzo mokre, tutaj gdzieś mi się trochę polało, ale to nic. Przykładam, tutaj dociskam, także ten materiał jest naprawdę mokry. I będę sprawdzała, czy któryś z tych się może dopierze, czy coś tu będzie schodziło. Zawsze ten napis górny schodził najszybciej, więc sprawdzę to. Tutaj też, jak widzicie, troszeczkę się zmoczyło. Tutaj dla porównania przyniosłam sobie normalną kanwę z nadrukiem, taka, która na pewno się spierze. No i tutaj również złożę sobie chusteczkę i tutaj również sobie naleję wody. O. I tutaj również sobie przyłożę do tego napisu. No i po prostu zrobimy porównanie. O, moczymy tutaj tą zwykłą kanwę i zobaczcie, że już zaczyna schodzić. Zobaczcie, widzicie? Ten napis się automatycznie rozmazuje. Zresztą widać, chwila i już schodzi w wodzie. Natomiast te, no nie bardzo. Jak widzicie, no nie schodzi. To też nie schodzi. Tutaj jest ten, co zdjęłam, żeby nie było, że mało mokre. Zobaczcie. Jest mokre. Naprawdę jest mokre. I tutaj są... O! Przykładam. I schodzi. A tutaj przykładam. No i nic nie schodzi. Tutaj o! Nic. Więc no niestety nie zmyjemy. Oprócz trzech zestawów mam również trzy dodatkowe rzeczy i już Wam pokazuję, ja uwielbiam takie gadżeciki. Tutaj mam coś i przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, co to jest. Ojejku, tutaj mi się coś zahaczyło. Nie mam pojęcia, co to jest i do czego to służy. Widziałam, że niby do odcinania nitek i wydaje mi się, że chyba tak. Idę po nitkę, żeby sprawdzić. Mam tutaj magiczne pudełko z jakimiś tam mulinami dziwnej treści. I weźmiemy sobie niteczkę. I to chyba można gdzieś przypiąć, tak mi się wydaje. I czy to... O! Widzicie? Czyli to tak działa. Czyli możemy sobie to gdzieś przypiąć, bierzemy niteczkę i cyk, i odcięta.
Więc fajny gadżet moim zdaniem. Przede wszystkim pięknie wygląda. No jest naprawdę przeuroczy. Fajne, bardzo fajny gadżet zamiast nożyczek. Ale nożyczki również tutaj mam i spróbuję sobie je odpakować. Prawie bezszelestnie. Zobaczcie, jakie piękne nożyczki. One są dość spore. I tutaj, o, ale fajne, takie bajeranckie. Z takimi malutkimi kwiatuszkami. Nie wiem, czy to teraz będzie widać. O, widać. Przepiękne kwiatuszki. Piękny mają design. Bardzo mi się podobają. Nie są tutaj nigdzie jakoś bardzo porysowane, ani nic. Tak jak były te, które kiedyś tam kupowałam w innych sklepach. No, te są piękne. Troszkę ubrudzone, ale nie zwracajmy na to uwagi. To jest akurat nieistotne. Nożyczki są piękne i również Wam tutaj pokażę, że działają. Nawet bardzo działają. Są bardzo ostre, naprawdę. Więc super. I trzecia rzecz. Tu mam teraz te nitki wszędzie. Udało mi się otworzyć. Zobaczcie, jakie piękne pudełeczko. No przecudowne. Tutaj jest taka poduszka. Tutaj jest taka jakby puszka i to można sobie odkręcić. Tutaj można schować jakieś rzeczy, a tutaj można wbijać sobie igiełki. Zawsze marzyłam, żeby mieć coś takiego. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No naprawdę, ja jestem zachwycona tymi gadżecikami. Ja uwielbiam takie drobiazgi. Koniecznie dajcie znać, która z tych rzeczy podoba Wam się najbardziej. Tak jak mówiłam, niedługo zacznę sobie coś na pewno wyszywać, jeżeli nic w moim życiu się diametralnie nie zmieni. A tymczasem się z Wami żegnam. Dajcie znać, co podobało Wam się najbardziej. Zachęcam Was do popatrzenia sobie w tym sklepie. Wejdźcie, zajrzyjcie, a może Wam się akurat coś spodoba. Ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!